To jest podcast Ty kontra marketing. Cześć, z tej strony Paweł Kępa. Witam Cię w podcaście Ty kontra marketing. W podcaście, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy nie są znani z pierwszych stron gazet, których nie wymienia się często w internecie, ale którzy mają już na swoim koncie spore dokonania. Rozmawiamy między innymi o początkach działalności, o marketingu, o social media oraz o wyzwaniach, problemach, ale też zwycięstwach, które stanęły na drodze tych osób. A gościem dzisiejszego odcinka jest Patryk Kowalski. Cześć Patryk. Cześć Paweł. Przedstaw się proszę krótko naszym słuchaczom. Powiedz krótko czym się zajmujesz, a za chwilę będziemy sobie rozmawiać już bardziej szczegółowo o tym wszystkim. Okej, okay, no to nazywam się Patryk Kowalski. Obecnie jestem specjalistą do spraw e-commerce oraz IT w firmie Meringer, czyli po prostu no, zajmujemy się głównie branżą medyczną, głównie ginekologią. Jakby dajemy szczęście i pacjentkom, ale przede wszystkim no, pomagamy lekarzom, ginekologom. Zajmuję się głównie całym kanałem internetowym, całym SEM, całą też działką IT. No, w sumie w całym tym kanale online no, sprawuję jakby tutaj pieczę. Tak? No i plus jeszcze tam działam sobie na boku. Ale nie świadczę żadnych usług, żeby jakiś tam tego, ale mam taką jakby swoją wizytówkę Kamik Studio, gdzie no jakoś tam działam w tej branży, no staram się rozwijać cały czas w tym kierunku i w tym kierunku też działać. Mhm. Czyli to jest sklep medyczny dla lekarzy czy dla pacjentów też, dla pacjentek? Znaczy mamy, Bo mamy dwa sklepy. Mamy dwa sklepy internetowe. Jeden jest na platformie dedykowanej na Sasie, gdzie jest głównie dla lekarzy ginekologów. To jest sklep Meringer i mamy jeszcze drugi sklep internetowy, który jest tylko i wyłącznie dla pacjentek, dla kobiet przede wszystkim, no i to jest sklep Femizone i on jest na open source'owym rozwiązaniu, na Prestashopie. Czyli zarówno będziemy rozmawiać o branży B2B, firma do firmy, czyli dla lekarzy tak naprawdę, którzy, którzy są firmami i B2C, czyli do, do tych pacjentek. Powiedz mi jeszcze, żebyśmy mieli taki pogląd na tą sytuację całą, jakiego rzędu Ceny produktów są w tych sklepach, żebyśmy wiedzieli, czy są tanie produkty, czy, czy droższe. Właśnie. To jest fajne tutaj w obecnej firmie, ponieważ na jednym sklepie mamy wysokokaloryczne produkty, tak, gdzie po prostu no, są drogie i przykładowo no, wartość koszyka jest tam około 150-170 zł, no a na Femizone jest to już rynek B2C i tu są mniejsze ceny, tak? Tu już jest średni koszyk na wartości 50-60 zł, tak więc y, mamy, mamy styczność i z takimi y, produktami na sklepie Meringer, gdzie one są wysokokaloryczne, gdzie są bardzo no, drogie i no, w sensie takim, że no, no, trzeba zapłacić, a na femizonę no, mamy dla pacjentek, tak? no, to Dla zwykłego, że tak powiem, szarego człowieka na jego własny budżet, nie. Mhm. Okej. Okay. Ja muszę się jeszcze wytłumaczyć, dlaczego postanowiłem w ogóle zaprosić Patryka, bo byłem i w zasadzie nadal jestem pod wrażeniem szybkości, z jaką on działa. Jakiś czas temu Bartek wdrożył w sklepie, w którym prowadzi remarketing właśnie na Facebooku, i zaledwie po kilku dniach przełożyło przyłoży się, się mu to na ponad 1000 zł przychodu, a po kilku tygodniach ta kwota była już liczona? W dziesiątkach tysięcy złotych. Możemy o tym powiedzieć yy, zarobiliśmy, yy, zarobiliśmy prawie 40 tysięcy Dając niecały 1000 złotych w sumie, tak. Okej, okay, czyli to jest prawda. Możemy to potwierdzić. Okej, okay, może, możesz krótko powiedzieć, jak wyglądały te działania, które przeprowadziłeś? Znaczy, ogólnie tak. Może zacznę od początku. Gdy w ogóle. No, na początku to i tak polecę wszystkim, żeby kupili ten twój kurs, bo jest no świetnie jest wytłumaczony przede wszystkim, bo jest fajnie od deski do deski, tak. Gdy obejrzałem te wszystkie kursy, no fakt, trochę człowiek wiedział, co jak i z czym, ale no gdzieś tam brakowało tej wiedzy. No to postanowiłem, że jednak zmienię całą strategię wszystkich kampanii na Facebooku w firmie. No i skupiłem się jednak głównie na samym remarketingu. Czyli niekoniecznie skupiłem się na zwykłych grupach odbiorców, w tym Audience Insight, tak, gdzie mamy targetowanie, tylko skupiłem się głównie na remarketingu. No i wiadomo, na każdej stronie mam poinstalowany pixel. Tutaj też w przypadku Meringera też był pixel zainstalowanie I stwierdziłem, że określę właśnie w grupach odbiorców grupy takie jak, czyli... Wszyscy klienci, którzy byli na stronie przez okres 180 dni, wszyscy klienci, co kupują na naszej stronie przez 180 dni, osoby, które też porzuciły koszyki w ciągu 30 dni oraz osoby, które widziały produkt, ale niekoniecznie go kupiły i też w okresie 30 dni, czyli stworzyłem w sumie cztery grupy odbiorców, dwie po 180 dni, dwie po 30 dni. I okazało się, że no, przyjęcie tej strategii to był czysty szczał w dziesiątkę. Tak jak mówiłem, wydałem niecały 1000 zł, a zarobiliśmy ponad 40 tysięcy, tak? W AdWarsie zaś, bo też przełożyłem trochę to na kampanię AdWordsową. To tu o tym w ogóle nie wspominałem w sumie, wydając niecałe 300 zł, zarobiliśmy prawie 60 tysięcy, tak? Tak więc tu jest w ogóle kolosalny już przebieg akcji. Fakt, że no, tak jak mówię, produkty są bardziej kaloryczne, tak, nie są to y, tego, no, że tak powiem, no, średni zakup tam 140-150 zł. Tak? No i co zauważyłem, że grupy reklam, jakbym miał powiedzieć od tej najlepszej, to wyszła w sumie ta z porzuconymi koszykami, gdzie tam w sumie najniższy koszt zakupu to wynosił nas jakieś 5 zł. Y, I tam wydaliśmy jakieś niecałe 200 zł, a zarobiliśmy około 12 tysięcy. A drugą najlepszą yy, reklamą yy, i tą grupą odbiorców, którą tworzyłem, to było dla klientów tych, którzy już kupowali. I tam wyszło 6 zł niecałe za zakup i niecałe 300 zł i zarobiliśmy 21 tysięcy. Czyli tak naprawdę no nie wydając tysiąca, osiągnęliśmy no, 10 razy tyle, tak? No i najlepsze w tym wszystkim jest to, że najgorzej wypadła grupa yy, do osób, którzy widzieli produkt. Myślałem, że będzie na odwrót, bo grupa, którą zrobiłem do wszystkich klientów, wypadła lepiej o 50% niż do tych, co widzieli produkt, nie kupili go i do nich była skierowana reklama. Czyli po prostu, osoby, wszystkie osoby, które miałem wytargetowane, one kupiły i były lepsze wyniki niż te, które widziały produkt, ale go nie kupiły. No ale no, mówię okej. Okay, no i taki no, wniosek się nasunął, że no wiadomo, no najlepiej kierować reklamy do osób, które kupują i do osób z porzuconym koszykiem, tak. Tak więc a jeśli no dokładnie, a jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, to można stargetować właśnie do grup lookalike, do, do tych dwóch grup właśnie, tak? Tak, tak, też też próbowałem, też próbowałem, stworzyłem grupy dla klientów właśnie co kupują na naszej stronie i stworzyłem właśnie Lubleika, i osób, które widziały, ale niekoniecznie go kupiły. Jednak, no co powiem, tam nie było za dużego odzewu. Nie było za dużego odzewu, może faktycznie dlatego, że to byli nowi klienci i oni bardziej potrzebowali ten kontent wartościowy, tak? I też teraz no, w firmie pracujemy nad tym, żeby po prostu ten kontent wartościowy był. Bo wtedy no, wartością, cechami firmy no, przyciągamy klienta, a później on się decyduje, czy faktycznie kupi. No, tworzymy jakiś taki lejek ten sprzedażowy, nie. Czyli content to będzie coś w formie bloga, tak? Rozumiem? Tak, bloga, tak. Lekarze przede wszystkim, no, oni bardzo tutaj ch chcą, jak przykładowo właśnie yy, takie ułatwienia, jak na przykład naklejki na odpady medyczne, takie rzeczy I, i dla nich to jest wartość, tak? I jak my po prostu taką wartość dajemy, no to oni później się z nami, no, że tak powiem, zaprzyjaźniają i oni, no, ch są, chcą kupować u nas, tak? I, tworząc ten kontent wartościowy, to jest przede wszystkim no podstawa, tak, żeby stworzyć jakąś wartość. No wtedy można fajnie sobie działać na reklamach. Nie? Powiedz jeszcze, żebyśmy tak więcej troszkę wiedzieli, ta kampania, która przyniosła te 40 tysięcy, jak długo trwała? Yy, tutaj mamy yy, w sumie. To było od stycznia, ale może nie w sumie od początku i do końca lutego, bo tak, tak to rozbiłem. Czyli mamy od, nie wiem, połowy stycznia do końca lutego, czyli mamy w sumie no półtora miesiąca, tak? Dobrze mówię? Półtora miesiąca tak by było. Więcej by nie było, tak? Mówię, nie cały tysiąc, a zarobiliśmy około tych 40 tysięcy, tak? Tak więc to był przede wszystkim strzał w ten remarketing. Mhm. A jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna statystyka. E, ile miesięcznie osób odwiedza e, sklep? Miesięcznie. Znaczy powiem tak, tygodniowo wiem, bo tygodniowo, tygodniowo to mamy około 3,5 tysiąca użytkowników. No to mamy, jakbym tak szybko policzył, 3,5, mamy 14, tak, 14-15 tysięcy użytkowników w ciągu miesiąca. Tak to wychodzi. Okej, okay. w takim razie mniej więcej wiemy jak to wyglądało. Powiedz co według ciebie mogło tutaj być kluczowe. Wiem, że siedzisz w marketingu. Napisałeś mi wtedy, że 90% z tego co ci doradziłem, już wiedziałeś. Czyli wystarczyło dokonać tak naprawdę drobnych zmian czy czy jeszcze coś tam dołożyłeś od siebie? Właśnie tak naprawdę, yy, tak jak właśnie mówisz, niby 90% człowiek rzeczy wiedział, ale dokładnie w sumie nie wiedział, jak z tym remarketingiem sobie zadziałać, i w sumie nie wykorzystywałem tego, że można sobie fajnie właśnie po adresie strony, zawierać te fragmenty i ona się wtedy fajnie jakby tworzy i przykładowo klient wejdzie na stronie, tak jak teraz widziałem właśnie w Twoim remarketingu od SEO, że wszedłem na, twój, na Twoją stronę, chciałem kupić kurs SEO i nagle wyskoczyła reklama, że, że, że mnie widziałeś, tak? I, I w sumie to było kluczowe przede wszystkim, stworzenie tych grup odbiorców, bo wcześniej skupiałem się jakby na samym pikselu, że pixel jakby ogólnie wszystko, wszystko, tak, a, a tak, a teraz skupiłem się, żeby to rozbić, tak, i naprawdę te rozbicie na wszystkich, na klientów, co kupują, na porzuciły koszul, koszyk lub widziały, ale nie kupiły, to się naprawdę świetnie sprawdziło i na, na pewno każdemu bym polecił. Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, bo mówiliśmy o remarketingu, mówiliśmy o Google Ads. Co jeszcze, jakie metody jeszcze w sklepie internetowym wykorzystujesz, jeśli chodzi o marketing? Znaczy, na, na pewno na, na czym się skupiamy i staramy się skupiać, to jest przede wszystkim SEO, tak? Content marketing, no bo no, jak nie ma SEO, nie ma kontentu i jeszcze bez socjali w ogóle, no to no, nie, nie, nie można dużo pobazować, bo no staramy się tworzyć jakieś treści wartościowe, jak i te promocyjne. Wrzucamy coś na bloga, wrzucamy coś na socjale. Podstawowe działania, które musi wykonać firma, to nie tylko w sumie ustawienie tych, tych reklam, ale no też właśnie, tak jak mówię, zapewnienie tych wartości. No i też głównie skupiamy się na tym, żeby linkować tą stronę, tak? Żeby był ten marketing szeptany, co u nas, no faktem trochę może to słabo wygląda w obecnej chwili, ileż pracujemy nad tym, ale no... Takie najważniejsze rzeczy właśnie jak SEO, content, czy linkowanie, czy rozwijanie social mediów, no wydaje mi się, że yy, no te, te działania, które tutaj robimy, no też wpływają nam na wynik, tak, bo w sumie no tam w skali miesiąca, czy tego no zawsze, że tak powiem, no Osiągamy wyniki lepsze z tygodnia na tydzień, znaczy może nie, nie z tygodnia na tydzień, ale z miesiąca na miesiąc te wyniki są lepsze, tak? Starają się być lepsze, tak? Więc no przede wszystkim na, na tym bazujemy, tak? Ja jestem co, jeszcze co do tego merka, marketingu szeptanego, no ja jestem taki w sumie neutralny co do tego, bo. Przykład, promują suplementy, diety, wciskają wszędzie przykładowo po forach, jakie to jest mega, a tak naprawdę, no nie są to jakieś tam warte produkty, tak? I no, niektórzy tak podchodzą, że marketing szeptany jest ok, no bo jest faktycznie ok od naszej strony, bo my możemy pisać o produkcie, tak? I my budujemy tą świadomość tego produktu i to wszystko, i to jest warto to robić, warto robić ten marketing szeptany, ale no nieraz są takie firmy, że po prostu na siłę, na siłę, na siłę, to jest takie, takie udawane, dlatego tak, zawsze taki neutralny jestem, nie? No ale przede wszystkim wracając, no to kwestia SEO, czyli to linkowanie jest bardzo ważne, no bo przede wszystkim budujemy i widoczność, budujemy świadomość, no i z czasem idzie nam ten, y, ta sprzedaż, tak? A co do socjali, no to socjale też są bardzo ważne, tak? Bo przede wszystkim no Facebook, Instagram czy YouTube, no wszystko jest na topie, tak? Y, no tam, gdzie jest to na topie, no ludzie to oglądają. No, jakby nie patrzy, no, nie wiem, 80% korzysta z komórek, yy, gdzie po prostu zagląda w to, więc też ważne jest to, żeby po prostu na tych socjalach się rozwijać. I ten marketing na tych socjalach też rozwijać, dlatego staramy się wrzucać nie tylko te treści, yy, gdzie są tylko same promocje, ale też staramy się wrzucać, gdzie są jakieś treści wartościowe. Ja staram się tak mniej więcej wrzucać, że co drugi dzień jakoś wartościową treść a tam co jakiś dzień jakąś promocyjną i to się sprawdza, tak? Więc no, no warto się skupić na takich działaniach marketingowych. I no i też, co jest bardzo ważne w, w sumie w marketingu, ale tutaj już bardziej w takim zautomatyzowanym marketingu, no to warto postawić na przykładowo narzędzie Sales czy na przykład Edron, tak? Mamy właśnie przykładowo zainstalowane Sales Menago u nas na, na sklepie. Ja ogólnie staram się wyprzedzać tą technologię i chcę wprowadzić takie user experience dla użytkownika, aby sztuczna inteligencja robiła to sama. No i ogólnie wiele rzeczy też próbuję automatyzować, tak? Dlatego tutaj marketing automation no jest przede wszystkim no takim no też taką, takim. Kolejnym krokiem, który no, warto wprowadzić, tak? bo możemy sobie zautomatyzować nie tylko wiadomości, możemy spersonalizować oferty, wysyłać webpusze, pop-upy, tworzyć sobie landing page'e. No, jest to naprawdę świetne narzędzie, które przyciąga klienta i naprawdę odkąd mamy też salę z Manago, to też wyniki, że tak powiem, się poprawiły, bo to wszystko, że tak powiem, wyciągam z Google Analityka. Więc tak to wygląda, jeżeli tutaj chodzi o inne sprawy. Nie? Czyli tak jak mówiłeś, lejek marketingowy od A do Z, Projektujecie, jakby tak, bo tak naprawdę Google, SEO, AdWords to są przyciągani ludzie, klienci, jak na wejściu, tak, świeżi, nowi, którzy jeszcze Was nie, nie znali i dalej przesuwają się wzdłuż tego lejka po kolejnych etapach, tak? No, lejek, lejek to jest, lejek jest bardzo ważny, tak, no bo, że tak powiem, no, firma, która chce się promować w internecie, chce zdobywać klientów, a nie ma ustawionego lejka sprzedażowego, no za dużo nie osiągnie, tak? No bo jeżeli nie ma strategii przyjętej, że mamy przykładowo klient, który nam wchodzi, później wysyłamy mu ofertę, później on no, buduje świadomość, buduje to, że może to kupić, jeszcze szuka, gdzie to kupić, pokazuje mu cechy, pokazuje mu wartości, on w końcu dokonuje zakupu. No i na, zawsze Ostatnim najważniejszym krokiem jest budowanie lo, lojalności wobec klienta, tak? czyli właśnie dać mu jakiś rabat na kolejne zakupy, czy dać mu jeszcze jakiś content, czy dać mu coś za darmo, tak? Dla niego to będzie, że on to dostał za darmo. U nas to no, nie będzie tam prosperowało, że my to faktycznie oddaliśmy za darmo, ale coś on dostał faktycznie, więc budujemy tą lojalność, i to też jest bardzo ważne, tak? W tym lejku. No a kolejna rzecz o tych socialach jeszcze chciałem wspomnieć, bo też to jest ważne to budowanie ich, korzystanie z ich dobrodziejstwa, takie jakby na co dzień regularne prowadzenie właśnie po to, żeby później też te reklamy w remarketingu działały, bo jak ktoś zobaczy reklamę w remarketingu profilu, który jest pusty, bo nic tam innego się nie dzieje, tylko wyświetla reklamy, to też to będzie dziwne, tak? Dokładnie, tak. Tym bardziej, że teraz Facebook wprowadził taką no, taką opcję na fanpage'ach, że możemy sobie wejść w informacje i reklamy i zobaczymy, że fanpage szkodowo promuje same reklamy, a nie ma żadnego kontentu, no to coś jest nie tak, tak? A teraz, że tak powiem, no, w internecie jest dużo oszustów, no tak więc trzeba też uważać, tak? No ale też co powiem przede wszystkim, to według mnie Facebook, jako Facebook, według mnie, jest lepszym źródłem reklamy niż AdWords. Z tego względu, że na Facebooku, właśnie możemy dokładnie doprecyzować, jakiego klienta szukamy. My dokładnie możemy wyciągnąć, jakiego klienta szukamy przez właśnie Pixel. Przede wszystkim. Więc y, według mnie jest lepszym źródłem tej reklamy, bo dosyć, że my go znajdziemy, to my możemy z nim porozmawiać przez Messenger'a przykładowo, tak? Więc już, już budujemy tu, tu, to zaufanie, że możemy z nim porozmawiać, że on nas widzi. No więc według mnie y, bardziej bym stawiał zawsze na Facebooka niż faktycznie na AdWords, tak? Chociaż faktem, AdWords też jest dobrym. Przede wszystkim do przyciągania nowych klientów, bo wyświetlamy organicznie, displayowo czy tam wideo, no ale no, stawiałbym jednak na Facebooka. A z Merchant Center korzystacie też? Tak, korzystamy z Merchant Center. Jest to podłączone oczywiście z naszym Google AdWords. No, platforma Google zakupy jest o tyle fajna, że jak klient pisze nam produkt przykładowo, no, wziernik ginekologiczny, standardowy produkt ginekologa, to, że tak powiem, od razu na wejściu wyświetli się produkt, ale nie tyle, że wyświetli się produkt, bo wyświetli się jego obrazek, wyświetli się jego tytuł, wyświetli się jego cena, wysyłka, opis, więc, no, tak, link dostępu, więc też warto, jak ktoś już robi AdWords, to warto, żeby ten Merchant zrobił, tak, bo to nie jest jakiś tam duży wysiłek, a naprawdę, no, warto to zrobić, bo Zauważyłem nawet, że przykładowo, dla samego przykładu, promujemy taki produkt, genotal jest to żel położniczy dla kobiet, który przyspiesza i ułatwia poród, i my go promujemy organicznie i promujemy go. Na merchancie. Faktem to już jest ten drugi sklep. I lepsze, lepsze jakby, lepsza skuteczność tego produktu jest w tym merchancie niż z pozycjonowania organicznego, bo ta klientka, jak ma wpisze sobie ten żel położniczy, ona już od razu go widzi i ona od razu w niego kliknie i najczęściej jest spowodowane tym, że ona się wszystko, oczywiście informacji dowie, co i jak i go później faktycznie kupuje. I mamy lepszą skuteczność faktycznie z merchantu niż z samego AdWordsa. Masz, masz porównanie, jak wygląda reklama tego samego produktu właśnie w Merchant Center, który wyświetla się od razu w, z obrazkiem, sceną i tak dalej, w porównaniu do linku w AdWords, który się wyświetla troszkę niżej, ale nie ma tego obrazka na przykład, tak? Wiesz, co nawet w sumie. Dzisiaj robiłem takie zestawienie dla koleżanki, która jest produkt managerem właśnie, właśnie odnośnie tego Genotalu i właśnie zauważyliśmy, że wydaliśmy mniej, bo tam było wydane jakieś 20 zł a było y, chyba o połowę, mógłbym powiedzieć, że nawet o połowę było więcej kliknięć i, i wyświetleń i konwersji z tego, bo w sumie tam było z 5 czy 6 zakupów, a produkt kosztuje 189 zł. Y, I no, ten merchant lepszy, lepsze, lepszy jakby zysk nam przyniósł niż y, samo pozycjonowanie organiczne. tak? Znaczy, bo, bo, przepraszam, pozycjonowanie organiczne płatne, pozycjonowanie płatne, no. Ale znowu kolejna rzecz, jeśli chodzi o Merchant Center, kolejne miejsce, kolejne, kolejne piksele zajmujesz na pierwszej stronie Google'a, tak, czyli pokazuje się nie dość, że twój produkt, pokazuje się link organiczny, wśród, nie wiem, 25 czy 30 linków na stronie, dwa albo trzy są twoje, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Tak więc warto, tak samo my zastosowaliśmy taką technikę, bo na merchancie widać jest produkt, no widać jest obrazek, taki jaki jest na sklepie. I pomyśleliśmy sobie, że jak zwabić bardziej klienta z tym merchantem. I wpadliśmy na pomysł taki w sumie, że dokleimy mu taką łatkę, że jest darmowa wysyłka już od jednej sztuki. Czy on kupi za jedną sztukę, czy on kupi za grosz, to on i tak ten produkt dostanie za darmo. My możemy akurat sobie na to pozwolić, bo mamy dobrze rozbudowaną logistykę. I teraz my po wklejeniu tego, tego że jest ta darmowa wysyłka, to on już widział na obrazku, że jest ta darmowa wysyłka, i ludzie zauważyliśmy, że więcej klikało osób w to, gdzie była doklejona ta darmowa wysyłka, niż tam, gdzie jej nie było. No bo po prostu dosyć, że on widział ten produkt, widział tą cenę, to już nie zagłębiał się w szczegóły, tylko on od razu widział czarno na białym, że ma tą darmową wysyłkę. I to naprawdę no, dało dobry efekt. Okej, okay. a powiedz mi jeszcze, jak długo to trwa? Jak długo trzeba czekać, zanim przyjdą efekty z SEO, z AdWordsa, z, Adwords z Facebooka i tak dalej? Jak to u was jest w tym przypadku? No to pytanie trochę trudno powiedzieć w sumie, bo. Dlaczego pytam? No bo wie, większość osób chce widzieć dość szybko te wyniki, tak? Ja się nie dziwię, bo wydają kasę. Tak, i to jest, to jest błędne, to, to jest błędne trochę rozumowanie ludzi, bo to nie jest tak, że dzisiaj to jest tak, przykładowo, no to jest przykład, tak? Yy, idziemy na siłownię, płacimy karne 85 zł. Przykładowo tak, no i przez siłownię przez miesiąc czasu nie zbudujemy z siebie nie wiadomo jakiej rzeźby, tak to trzeba chodzić pół roku, żeby coś tam przykładowo zbudować, czy tam rok czasu, tak i tak samo jest w przypadku SEO tak, my płacąc za SEO czy płacąc za cokolwiek nie zbudujemy czegoś od razu, tak nad tym trzeba naprawdę długo siedzieć przede wszystkim SEO trzeba robić tak naprawdę codziennie. Codziennie trzeba optymalizować, codziennie trzeba układać, czy to dane strukturalne, czy, czy no, metatagi, czy, czy po prostu robić opisy, bo opisy są też bardzo ważne, czy, czy no, budować tą treść. Tak? No, jakby to bardziej ująć, no to nie jest tak, że to przyjdzie nam z miesiąca na miesiąc, bo akurat co do SEO, no to trzeba poczekać dobre pół roku, żeby ta strona faktycznie się nam wypozycjonowała, a jeżeli chodzi o te, jeżeli chodzi nam głównie o AdWords, bo trochę tak zboczyłem z kursu, jeżeli chodzi głównie o AdWords, wiadomo, my zrobimy reklamę, jest ona widoczna w AdWords, jednak no wątpię, że ona przyniesie od razu jakiś efekt, tylko po prostu trzeba odczekać. My w sumie jak ja uruchomiłem kampanię w kwietniu, bo firma jako taką na początku no, miała słaby start w tym kanale internetowym. Jak ja uruchomiłem kampanię w kwietniu, to po moich optymalizacjach i, i wszystkim, którym, wszystkie rzeczy, które nanosiłem, dopiero w sumie y Pierwsze takie lepsze wyniki pojawiały się w czerwcu, czyli mamy kwiecień, maj, czerwiec, no trzy miesiące, tak, ale to były, to były takie naprawdę początki, tak, a dopiero takim nagłym napływem to mieliśmy w czwartym kwartale, to był właśnie tak, no tak, listopad, grudzień, tak, to już było tak, że. Naprawdę my mieliśmy mega, mega zwroty z tego i fajnie to, fajnie to chodzi, i do dziś dzień naprawdę to też świetnie chodzi, tak więc to nie jest tak, że można se od tak zrobić i tak samo rozwala mnie fakt jak firmy właśnie yy, agencje jakieś interaktywne dzwonią do nas i mówią, że właśnie jest słaba widoczność czy coś, że możemy to poprawić tego i mówią, że oni to zrobią oni to zrobią, że w ciągu miesiąca poprawią wyniki, no nie da się poprawić wyników w ciągu miesiąca że coś tam pooptymalizujemy. To trzeba na bieżąco robić i to dopiero z czasem przyniesie nam fajne efekty. Tak więc mówię, tak jak ja odpaliłem w kwietniu, pierw było w czerwcu, a później dopiero tak listopad, grudzień naprawdę to tak fajnie ruszyło. Tak? Powiedz teraz, jakbyśmy mieli tak ułożyć te wszystkie metody tak po kolei i dla kogoś, kto dopiero zaczyna, od której albo od których zacząć, tak żeby te wyniki nam się układały jakoś w sensowną całość, żeby przyszły, pewne wyniki przyszły dość szybko. I tak sensownie nam się to nakładało, nakładało, od czego zacząć, a co zrobić później na przykład. Hmm, tu jest w sumie długa droga, tak, bo przede wszystkim, ja zanim w ogóle cokolwiek zacząłem, to przede wszystkim poznałem wartości i cechy, tak, firmy, czyli co, co nas wyróżnia. Na przykład u nas jest to, że jeżeli klient zamówi do godziny 17, to dostanie towar kolejnego dnia, tak, plus mamy to, że 30 dni darmowego zwrotu i ta wysyłka za grosz czy za jedną sztukę i on to ma za darmo. No i przede wszystkim ja sobie napisałem wszystko to, co nas wyróżnia i wypisałem te sobie wszystkie te, wszystkie te cechy oraz spisałem sobie produkty bestsellery, które się najlepiej sprzedają i ułożyłem sobie taką na początku strategię, że tak powiem, w swoim kajeciku, jak to zrobić, żeby to było dobrze. I zacząłem pierw budować stronę, w sensie skupiałem się na tym, żeby przede wszystkim no to SEO, to linkowanie i ta treść, żeby pierw była. Pierw zacząłem od, od rzeczy tzw. Organicznych, tak zwanych organicznych, tych rzeczy darmowych. Nie wychodziłem od razu, że kupujemy kampanię, wydajemy, nie wiem, 4000 i okej. Okay, nie. Pierw zrobiłem tak, że zacząłem od tych rzeczy darmowych i to na pewno każdemu początkującemu, który tam, nie wiem, raczkuje, czy, czy zamierza cokolwiek zrobić, żeby on zaczął od prostych rzeczy. Jak ma przykładowo, nie wiem, WordPressa, instaluje sobie tam wtyczkę Yoast SEO, tak, instaluje wtyczkę Schema instaluje wtyczkę PWA, AMP, żeby ta strona przede wszystkim dobrze funkcjonowała, żeby miała wszystkie dane strukturalne, żeby miała wszystkie meta, żeby dokładnie były opisy, tytuły stron, bo to też jest ważne, tak? Czy mamy dobre meta title, czy mamy dobre meta description, czy, czy mamy te tagi OG, TIT i, i, i tak dalej, to jest, to, to jest też ważne, tak? Żeby on na początku zaczął właśnie od tego. I ja też tak zaczynałem, tak? że nie, nie od razu nie wychodziłem na głęboką wodę, chociaż tak nieraz ludzie chcieli, żeby w sumie wyjść na głęboką wodę, jednak wolałem zacząć tak od tych darmowych sposobów, które teraz widzę, że już się, że tak powiem, zwracają. Ten czas, który ja poświęciłem na to, on się zwraca, tak. I jak już mamy ogarnięty ten temat tego SEO, tego linkowania, tych artykułów, jeżeli. Mamy już wybudowaną tą jakąś świadomość, mamy tą wybudowaną tą markę, my możemy wtedy zacząć się promować, żeby szukać dalej klientów. I. Teraz możemy przykładowo, nie wiem, zacząć właśnie od socjali, tak? Założyć swój fanpage, założyć so, socjala, gdzie, gdzie będziemy w stałym kontakcie z klientem i zacząć faktycznie od, od małych, powoli stopniów, nie, może nie rozrzucać się od razu na przykładowo całą Polskę, czy jak coś tam się reklamuje jeszcze dalej, tylko stopniowo sobie od lokalizacji określać tam, nie wiem, położenie do 10, 20, 30 kilometrów, żeby na początku poznawali Cię ludzie lokalnie, a później powoli, żeby się rozszerzać, rozszerzać, zależy kto, jaki oczywiście, jaką ma działalność i na jaki zakres, tak, no bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, jest mechanikiem samochodowym, no to nie będzie się na całą Polskę rozerkamował, tylko na przykład w swoim mieście czy tam maksymalnie w województwie, nie, ale no tak stopniowo, przede wszystkim stopniowo, tak, i też nie wydając dużo, bo niektórzy mi mówią, że też mam paru kolegów z branży i na przykład mówią, że na przykład na jedną kampanię wydają 30 zł dziennie, tak? No ale czemu tyle on wydaje? Tak, wystarczy naprawdę kampanię ustawić na 2 złote dziennie, czy na 3 złote dziennie, i ona sobie będzie fajnie jakoś tam chodziła, tak? No, mamy. Na Facebooku to już w ogóle mamy fajne to, że możemy optymalizować budżet między, między zestawami reklam. Na Google no jest to trochę inaczej, ale no nie trzeba zaczynać od jakiegoś tam nie wiadomo czego, więc przede wszystkim tak jak mówiłem. Na samym początku skupiłbym się na SEO, żeby to organiczne było, żeby ją wybudować, żeby jakoś tam się wypozycjonować na swój brand i na, żeby zaistniały jakieś frazy kluczowe na, 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 na stronie, a później powoli przechodziłbym do tego, żeby po prostu reklamować się czy na Facebooku, czy na Google, czy jak firma, nie wiem, na Linkedinie, tak, na Twitterze, no i jakoś sobie to powoli, powoli, powoli ogarniać. Tak więc, no tak ja to widzę, tak sensowne to jest bardzo sensowne. Dobra, powiedzmy, że mamy tego klienta już na stronie. Ściągnęliśmy go z reklamy, czy z jakichś innych działań, czy z SEO. On z nas znalazł w Google, jest na stronie. I co teraz zrobić, żeby ta osoba nie uciekła? Gdybyś miał, na przykład, wymienić kilka takich kluczowych elementów, które zatrzymają nam klienta teraz na stronie na dłużej? Yy, chyba no lojalka też przede wszystkim, ale no, warto też no news newsletter, tak? Wa warto. Yy... Przykładowo, no jak mamy na stronie, tak, żeby on mógł się zapisać. Warto zastosować na przykład właśnie wepusza, powiadomienie, tak, że nieraz się pojawia, czy na przykład chcesz otrzymywać powiadomienia I, i przykładowo u nas jest to wdrożone jest tak to wdrożone, że jest napisane czy właśnie o, o zniżkach. Czy chcesz zniżki, Jest napisane tak, chcę zniżki, nie, nie chcę zniżek. No i prawie większość klika tak ze zniżki już samo to, że on kliknie w to powiadomienie, to mu się, że tak powiem, będą wyświetlać powiadomienia, które ja później wygeneruję, czy to jest właśnie o reklamie, czy to jest kontent wartościowy. Na przykład ostatnio było, no, był tusty czwartek, były tuste promocje, 50% taniej wygenerowałem i on wrócił i ten klient wraca, tak? Więc warto przede wszystkim zadbać o to, żeby na stronie był newsletter, była możliwość właśnie zapisania, zapisania do Wpusza, czy, czy do pop-upa, żeby mu wyświetlać te, te treści. I też warto, przykładowo, mamy to na e-obuwie. Klient wchodząc na stronę wybiera, czy jest kobietą, czy mężczyzną. No i jeżeli on wybierze, że jest tam, nie wiem, mężczyzną, no to wyświetlają mu się produkty dla niego. Czyli chodzi mi o to, że warto robić na stronie tak, żeby ta strona była przygotowana w ten sposób, że buduje się strona jakby pod klienta, czyli tak jak mówię, on, on, tak, tak, że on się personalizuje tak samo ostatnio przeglądane produkty, rekomendowane produkty, robić ten cross selling, upselling, żeby po prostu on widział, żeby on mógł jakoś się złapać, tak? bo my na przykład u nas też jest fajne to, że mamy koszyk zakupowy, i jeżeli tam nie wiem klient zrobi zakupy za 400 zł, on se za grosza może dobrać gratis. Tak? Więc takie rzeczy też są ok. Gratisy, kredyty, kup kredyty kupieckie. Nieraz firmy robią tak na sklepach, że mają na przykład określony limit. Załóżmy, że nie wiem, jest to, nie wiem, no akurat no w B2B no to może być 5 tysięcy, on może zrobić zakup do tyle i ma później fakturę zbiorczą, na koniec miesiąca płaci. Dla niego to jest ułatwienie, bo nie dostaje wszystkich paragonów od razu, tylko ma fakturę zbiorczą i jest ok. Tak? Dla rynku B2C no, raczej no, tego by nie było. Ale na przykład ułatwienie takie, żeby on jednak został na tej stronie, na przykład może być to, no nie wiem, przykład, nie wiem, ja z Bookingu, na przykład Booking, tak, zapisuję moją kartę kredytową i ja już mam to ułatwienie, że mi wszystko ściągają z karty kredytowej, ja nie muszę, że tak powiem, wszystko od nowa wypełniać. Chodzi o to, że dla klienta przede wszystkim jest ważna prostota, że jak on zobaczy tą prostotę, no to. Dla niego łatwiej jest przejść przez etap, który na przykład, nie wiem, ma jeden formularz, jeden przycisk, niż, nie wiem, tysiąc przycisków, jeszcze reklamy, tu coś się wysuwa, tu coś tego. Chodzi o tą prostotę i to też klientów przyciąga, tak? Żeby po prostu nie było, nie była strona za bardzo skomplikowana, tylko żeby była łatwa przede wszystkim w obsłudze, żeby była ta lojalka, żeby te, mówię, był ten możliwy zapis do newslettera, czy do tego wypuszcza, czy yy, mówię akurat w B2B ten kredyt kupiecki, czy dodanie tego gratisa do koszyku, te, te rekomendowane produkty, polecane produkty, tak więc no, sposobów jest mnóstwo, żeby zatrzymać tego klienta, ale no też no, wartość, wartości na sklepie, jeżeli umieścimy na przykład nie wiem, pod menu Samo to, że na przykład zamówienia przyjmujemy do 17 i wyślemy tego samego dnia, i jak już to klient zobaczy okiem, no to sobie pomyśli, no dobra, ok, no to tu mogę do 17 zamówić, oni mi to wyślą kolejnego dnia, w tamtym sklepie nie mogę, no to zamówię w tym. Tak więc też warto nie tylko bazować na automatyzacji, na tym, żeby dogrywać coś do strony, ale też warto nieraz nawet taką wartość wkleić, tak jak mówię, że. Przykładowo na sklep mamy zamówienia do 17, wyślemy tego samego dnia i, i on, już, on już wie, że on to ma u nas zapewnione i jest to okej, okay, nie? Tak więc no, lojalka przede wszystkim, no. no i budowanie też tego na stronie wszystkiego, no. Okej. Okay. Czyli powiedzieliśmy sobie tak naprawdę o takich elementach ogólnych, i teraz tak, jeśli ktoś szuka na przykład w Google, czy widzi reklamę w, na Facebooku, czy, czy gdziekolwiek indziej, jakiegoś konkretnego produktu, tak, szuka na przykład konkretnego produktu, wchodzi na stronę produktu, co taka strona, konkretnie już teraz strona produktu, powinna mieć, jak być ułożona według twoich, jakby takich Twojego rozeznania, żeby też tego klienta zatrzymać, żeby jakie elementy powinny być najbardziej widoczne, jakie mniej. To przede wszystkim najważniejszym elementem, yy, którym powinien być na karcie produktu i to jest w sumie u nas tego nie ma właśnie i to jest właśnie wielka szkoda, to jest przede wszystkim dobre zdjęcie, naprawdę dobre zdjęcie. I tu nie chodzi o zdjęcie takie, że my sobie zrobimy na białym tle na przykład, nie wiem, kubek, tylko my go wkomponujemy, tak na przykład wiesz, sobie rozstawisz. Nie wiem, stół, tak, postawisz ten kubek, jakieś kwiaty tego, do, zrobisz mu dobre zdjęcie, bo klient przede wszystkim patrzy oczyma. Tak tak samo jak na jedzenie, my patrzymy oczami. Nieważne, czy będzie dobrze smakować, my patrzymy oczami. Tak samo jest z klientem i jest na sklepie, więc przede wszystkim zdjęcie jest bardzo ważne. tak, Później, no wiadomo, mamy ważne to, że jest tytuł, jest cena, no i opis. Opis przede wszystkim jest ważny, żeby on zawierał wszystko, bo klient po to jest na stronie internetowej, on po to chce kupić. To na stronie internetowej, żeby dowiedzieć się wszystkich informacji. I przede wszystkim, na przykład, bardzo fajnie, nie wiem, jest to zrobione na sklepie X.com, czy nie wiem, RTV Euro -GD, że tam może sobie porównywać produkty, dokładnie, specyfikacja i jest to wszystko wypisane. Więc przede wszystkim, opis produktu, jeżeli są jakieś działania uboczne, to działania uboczne, przeciwwskazania, skład, dokładnie wszystkie specyfikacje razem z załącznikami. Najlepiej, żeby to było na przykład, nie wiem, po lewej stronie mamy wszystkie załączniki po prawej mamy cały opis, że on na tej karcie produktu, nie klikając już nic więcej, on może wyciągnąć wszystkie informacje. No i też, żeby to przede wszystkim było dobrze zrobione i czytelnie zrobione, tak, bo nie może być nawalone nie wiadomo ile tekstu i nawalone nie wiadomo ile kolorów, tylko żeby to było przede wszystkim było czytelne. Tak więc no, klient przede wszystkim wymaga tego, że on właśnie wchodząc na stronę, on chce się dowiedzieć wszystko o produkcie, tak. My, ja zauważyłem, bo wdrożyłem takie rozwiązanie, też w sumie dzięki twojemu też poradnikowi, Hotjar, który monitoruje zachowanie klienta na stronie. Widzisz dosłownie wszystko, co klient robi, jak wchodzi, gdzie rusza myszką, widzimy dosłownie wszystko, tak? Oczywiście to jest zgodnie z RODO, bo tam jest wszystko zakropkowane, ale widzimy mniej więcej jego, jego cały proces. I zauważyłem właśnie na Hotjarze, że no, wszyscy nasi prawie że klienci, prawie że wszyscy, jak patrzę, patrzą na opis. I jak już widziałem, że tam, gdzie było mało opisu, to ono wpuszczał w stronę. A tam, gdzie on sobie przeczytał ten opis, że na przykład tam było, nie wiem, papier do wideo, printera, jest do tej, do tej maszyny, dokładne specyfikacje, on sobie nawet zaznaczał. W niektórych momentach pauzował, więc nie wiem, albo sobie spisywał na kartkę, albo sobie, nie wiem, w głowie to tworzył. On po prostu skupiał się na tym. No i oczywiście przewijał se zdjęcia. Był zainteresowany zdjęciami i też był zainteresowany szczegółami tego zdjęcia, czyli lubką sobie zobaczył, czy faktycznie tu, nie wiem, jest takie, takie czy takie uzębienie, czy tu tak to, czy tak wygląda. Tak więc no, takie szczegóły są ważne, ale mówię, pierwszy przede wszystkim stawiałbym na zdjęcie. Zdjęcie jest bardzo ważne, bo klient patrzy, otrzyma i naprawdę, jak zrobimy super zdjęcie, to możemy osiągnąć z tego, no, dobrą sprzedaż tak naprawdę, no, Wiem to po tym, że prowadziłem kiedyś taki Projekt dla influencera, też, gdzie skupiliśmy się tylko w sumie na zdjęciu, i on w sumie dodając zdjęcie, i bazował na tym print-teście, dodawał, dodawał tylko same zdjęcia i on na tę fajną sprzedaż wybudował. Tak więc, zdjęcie przede wszystkim, no i opis, szczegółowy opis. Tak jak mówię, musi być krótki opis, musi być długi opis. Musi, muszą być specyfikacje, wszystkie, wszystkie rzeczy, które on będzie potrzebował. No i też fajnie jest, żeby on mógł sobie na przykład porównać ten produkt z tym produktem. Tak jak jest przykładowo w rozwiązaniu na przykład RTV, Euro GD czy tam Wixcom, jak kupujemy sprzęty internetowe. Więc to tyle, nie? jeżeli chodzi o kartę produktu. Czyli, czyli tak naprawdę kompletną bzdurą jest to, że nie lubimy czytać i że opisy produktów powinny być krótkie w sklepie internetowym. Według mnie tak. Według mnie tak, bo yy, naprawdę yy, ja nawet w sumie sam jak ja kupuję produkt jakiś na sklepie, bo ja też dużo kupuję internetowo. No to ja mam też tak, że faktycznie wchodzę na ten sklep i czytam szczegóły tego produktu. Ja muszę wiedzieć dokładnie co jak jakiś, czego patrzę, gdzie jest producent, patrzę, jak to jest zrobione, z jakiej jakości to jest zrobione. Jak ja wyczytam wszystko, przykładowo, yy, przykład, tak. Yy, Znam osobę, która pójdzie do sklepu i kupi pralkę y, przykładowo y, z miejsca, a nic nie wyczyta oni, tak? A ja, że tak powiem, wchodzę, wchodzę na sklep internetowy, wchodzę na tą pralkę i czytam, tak? Czy ona ma to, 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 czy ma takie i takie, takie. Czytam jej totalnie opis, więc według mnie opisy to jest podstawa i karta produktu y, musi zawierać opis krótki, długi, specyfikacje, załączniki, bo też pobierają załączniki. Tak jak mówię, wdrożyłem tego Hodiara i nie tylko oni czytali te opisy, ale też pobierali te załączniki. Oni byli ciekawi, po prostu, co jest nawet w tym załączniku, tak? Bo tam była instrukcja obsługi, on sobie to czytał, tak? Tak więc to jest naprawdę ważne. No, tak więc jeżeli ktoś mówi, że to jest bzdura, to ja to neguję, no. tak to wygląda. I to ma, to ma też ten długi opis ma dwie zalety, tak naprawdę, bo po pierwsze, ten klient. Czyta, może się wszystkiego dowiedzieć i tak dalej, ale po drugie, przecież to też ma wpływ na SEO, tak? Jeśli ten opis, jeśli Google ma z czego brać, jeśli widzi, że ten opis jest i ma z czego czerpać słowa kluczowe, no to może go, ma co pokazać po prostu, tak? A jeśli ten opis jest, nie ma słów kluczowych, to nie ma czego pokazać. Wiadomo, y y jeszcze, jeszcze ci przerwę, sorry, bo póki pamiętam, bo nieraz jest tak, że firmy budują opisy właśnie pod SEO i robią totalną bzdurę. To jest właśnie najgorsze. Najlepiej faktycznie budować normalnie sobie opis, żeby on był przede wszystkim dla tego klienta, no ale wiadomo, też robimy sobie SEO. A co więcej, jeżeli, jeżeli my dokładnie opiszemy przykładowo, no teraz wyrwę, na przykład, nie wiem, wpiszemy sobie, nie wiem, ostatnio chyba szerokość grafiki na YouTube, to pokażemy się w tak zwanej pozycji zero. A pozycja zero w Google, to jest to, jak przykładowo, nie wiem, wpiszemy, albo nie wiem, tam, nie wiem, no jakieś przykładowo wpisujemy słowo, mamy pozycję zero, że mamy w takiej ramce oprawione, jest jeszcze zdjęcie, my możemy zyskać dodatkowo pozycję zero, jeżeli my dokładnie opiszemy dany problem, tak? Jeżeli byśmy opisali na przykład, że ginekologia minus, tak jak robi Wikipedia, tak? Ginekologia minus i byśmy opisali dokładnie opis, jeżeli my byśmy zbudowali taki długi opis produktu, to możliwe, że jest szansa, żebyśmy się, po prostu wybili na tą pozycję zero. Oczywiście, wiadomo, muszą być też te dane strukturalne, tak? Musi być to szema przede wszystkim, bo bez tego no to ani rusz, tak? Żeby, żeby się wybić na, to, na tą pozycję zerową. Tak więc no, jest to ważne, tak. Mhm. Czyli między innymi właśnie Wikipedia, hasła z Wikipedii często pokazują się na, tym, na tej pozycji zero, w tej ramce, bo oni mają właśnie dobrze to zrobione. Natomiast jeszcze odnośnie tych odpisu, opisów produktów, Chciałbym podkreślić jedną rzecz, o której wspomniałeś. Krótki opis i długi opis. Jeśli naprawdę chcesz ten krótki opis mieć, to miej, miej dwa. I krótki i długi, tak? Jeśli ktoś zechce przeczytać ten krótki, to przeczyta krótki. A jak ktoś będzie chciał więcej informacji, to przeczyta po prostu ten długi, tak? Tak, tak, tak. Ten krótki, ten krótki to nawet warto, żeby strona była zbudowana tak, że ten krótki się pojawi nie tylko na karcie produktu, ale na liście produktu. Czyli jak mamy właśnie wszystkie produkty, to fajnie jak jest ten krótki opis. W tym krótkim opisie właśnie fajnie jak umieścimy też te najważniejsze rzeczy. Wiadomo, ja nie mówię, że tam jaki laborat pisać, ale żeby w tych kilku zdaniach, tego krótkiego opisu powiedzieć, co to jest za produkt, czym on jest, jakie ma zastosowanie i w sumie no. To by naprawdę starczyło, tak? Jak on już zobaczy zdjęcie i on dowie się, jaki to jest produkt, jakie ma zastosowanie, i, że tak powiem, dodamy te trzy kropki, to on i tak kliknie, i tak przeczyta ten długi opis. Okej, okay, powiedz mi jeszcze, czy jeszcze jakieś elementy na stronie produktu, na karcie produktu powinniśmy uwzględnić, takie ważne. Wiesz, można znaleźć na karcie produktu rzeczy typu cross selling, upselling, czy to właśnie tutaj powinno być, czy niekoniecznie właśnie? Yy, wydaje mi się, że tak. Bo przykładowo też przykład życia. Szukałem tam, nie wiem, miałem spodnie i do tych spodni chciałem buty. I w sumie do tych spodni pokazały mi się buty, które naprawdę no, pasowały idealnie, tak? tak? więc i tak samo jest u nas. Jeżeli klient kupi wziernik ginekologiczny, tak? Czyli no, ma pacjentkę i używa wziernika, no to do tego wziernika będzie potrzebował żel bo przecież ten musi ten wziernik, że tak powiem, żelem namoczyć musi, potrzebuje podkład medyczny, tak, bo że tak powiem, pod, wiadomo, no, potrzebuje na przykład ręcznik papierowy, potrzebuje takie rzeczy, gdzie no, będą mu niezbędne do tego wziernika i w sumie ten cross-selling jest ważny. On jest bardzo ważny, bo jeżeli klient sobie doda do koszyka i zobaczy, że może dodać jeszcze coś do koszyka, co by mogło mu pomóc w pracy, on może nawet o tym nie wiedzieć, a nagle mu się przypomni, a faktycznie to też by było mi potrzebne, no bo przecież tego nie mam, a też bym chciał to kupić. I on to może zrobić z jednym kliknięciem na tej samej karcie produktu. Więc to też jest ważne. Tak samo ważne jest to, żeby nawet ten cross-selling powtórzyć w koszyku zakupowym. A bo jak nie w koszyku, to przy finalizacji. On już kończy ten zakup, ale nagle się pojawia, że czy na pewno wszystko włożyłeś do koszyka? Że na przykład to ci jeszcze może na przykład pomóc w, nie wiem, w codziennej pracy, przykładowo, tak? I on może sobie dobrać, czy nie wiem, czy to jest nie wiem, rękawiczki, czy to, czy to, będzie, czy to będzie szczoteczka, tak? Bo no zależy, akurat ja tutaj skupiam się głównie na ginekologach, bo taki mam rynek, tak? Tak więc i ludzie to dobierają i widzimy to, że. Z jednej pozycji na fakturze robi nam się zaraz kilka, jak nie kilkanaście, i nieraz mamy takie zamówienia, że są to zamówienia po 1000, 2000, nawet po 5-7000 zł, gdzie po prostu ta faktura jest na 40-50 pozycji. I no cross-selling akurat tutaj dbamy o to, żeby po prostu on się rozbudowywał. Może nie tylko na samej karcie produktu, ale też dobudowujemy tymi gratisami, które po prostu możemy dodawać na stronie przy koszyku zakupowym. Tak więc no, jest to ważne. I to samo w sumie zrobiłem na sklepie drugim, tym B2C Femizone, gdzie jest tylko dla kobiet, gdzie ona dodając produkt ma pokazane rekomendowane produkty do tego produktu, że przykładowo ona tam kupuje, nie wiem, mydło wpłynie i do tego ma jeszcze tam, jeszcze coś tam z białego jelenia i ona to faktycznie bierze, faktycznie to kupuje i faktycznie ten koszyk zakupowy nam się zwiększa. A ważne też jest to, co mówiłeś o tym testowaniu, czy też umieszczaniu w kilku miejscach tego cross-sellingu, upsellingu na karcie punktu sprawdzić, czy to będzie zadziało, po dodaniu do koszyka, po kliknięciu przycisku dodaj do koszyka, żeby wyskoczył na przykład pop-up, dodaj jeszcze to i to. I kolejna rzecz, w koszyku jeszcze przed samą finalizacją, przed samą zapłatą, tak? Czy może jeszcze nie chcesz dodać tego? Tak właśnie ma na przykład chyba Media Expert zrobione, tak? Tak, 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 więc to jest, to jest ważne, bo mówię, no możemy sobie. Wiadomo, niektórym to niektórym może to przeszkadzać, tak, bo może stwierdzić, że znowu to samo, znowu to, znowu pomiń ten krok. Wiadomo też, żeby budować przede wszystkim no, koszyk zakupowy musi mieć łatwą ścieżkę. Najlepiej, żeby to było na jednej stronie, ewentualnie na tak jak PrestaShop robi, no, mamy cztery kroki, tak? Czyli mamy koszyk, mamy adres, wybór dostawcy, zakup, koniec. Ważne, żeby właśnie ten koszyk zakupowy on był krótki, bo jeżeli klient widzi milion, że tak powiem, formularzy, checkboxów i tego, to on zaraz rezygnuje. Ja sam jak widzę, że jest milion rzeczy do wypełnienia, to po prostu wychodzę z tej strony. Ja nawet nie, nie chcę już więcej na nią patrzeć, nie? Tak więc, no tak jak mówię, no, jest, jest ważne, żeby to umieszczać, ale też no, z rozwagą, żeby nie utrudnić życia klientowi, bo mówię, no trafią się tacy, że okej, okay, dodadzą, ale też trafią się tacy, którzy nie dodadzą, będzie ich to denerwować, więc dobrze jest to umieszczać, ale no z rozwagą, trzeba wiedzieć po prostu, no, żeby też w umiarze to dodawać, żeby nie było, że tam na, na każdym kroku, nie? Mhm. Czyli też z to kółko się zamyka, wracamy do tego, o czym już mówiliśmy, sprawdzać na przykład, wykorzystywać takie narzędzia jak Hotjar i obserwować, co ci ludzie robią na stronie, na tej podstawie wprowadzać zmiany <laughs> Zmieniać coś, umieszczać ten upsell w innym miejscu. I druga rzecz, cookiesy, czyli wędrujesz razem z użytkownikiem po stronie, rozpoznajesz, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, jakiego produkty interesują, i na tej podstawie mu podstawiasz produkty, które mogą go interesować, tak? tak? Tak Tak samo fajne jest to, no, jak my, na przykład u nas, jest to na sklepie, że na przykład zamów to, co ostatnio. Czyli. Klient akurat no, to się u nas sprawdza, no, może w rynku, no wiadomo, jak ktoś kupi spodnie, to drugich spodni nie kupi takich, nie? Ale jak właśnie tutaj w naszym rynku, no to na przykład jest kup to, co ostatnio. I też wiele klientów sobie klika w tą opcję i bez już szukania on jednym kliknięciem zamawia to, co ostatnio, tylko ewentualnie zmienia sztuki i on ma zamówienie w ciągu tam paru minut, tak, kilka sekund, parę minut i już jest gotowe, tak, nie musi dodatkowo tego szukać, tak więc wszystkie ułatwienia, które, ja zawsze jestem zdania, że wszystkie ułatwienia, które mogą ułatwić klientowi zakup, no to przyspieszą nam przede wszystkim to, że, no, będziemy mieć większe zyski i sprzedaż nam będzie rosła, nie, tak to, tak to wygląda, nie. No dobra, dobra, jeśli tak to wygląda, to to okej. Okay. Wiesz co, będziemy kończyć praktycznie, mam jeszcze dwa takie zadania krótkie, które ostatnio wprowadziłem, żeby troszkę urozmaicić ten podcast. Pierwsze zadanie jest następujące. Będę teraz wymienił, wymieniał po kolei 10 słów, a po każdym z nich proszę Cię o to, byś powiedział swoje pierwsze skojarzenie z, z danym słowem. To może być jedno słowo, to może być zdanie i żadnej odpowiedzi nie możesz powtórzyć, ok? O kurczę, to może być trudne. Właśnie, okay. to może być fajne. No dobra, okej. Okay. To, to dawaj. Dobra, to zaczynamy. Marketing. Socjal media. Sprzedaż. Liczby. Okej, okay. klient. Pozyskiwanie. Mm -hmm. Rozwój. Umiejętności. Okej, okay. super. Pieniądze. Wartość. Okej. Okay. Internet. Wszystko. Ok. Social media? Klienci. Okej, okay. praca? Zawód. Okej, okay. misja? No to spełnienie takie, że no to trzeba spełnić. Tak mi to przychodzi na myśl. Mm -hmm, mm -hmm, super. Sukces. Osiągnięcie. No. Mm -hmm. Okej, okay. fajnie wyszło. Wyszło. Trudno, bo w takim życiu jestem jest... słaby, żeby tak od razu. To jest właśnie takie zadanie troszkę na wyjście ze strefy komfortu, ale też ciekawe, nie? Co, co ktoś powie, i, i, i można też sobie ten słuchacz, który to, to słucha, to. To może sobie pomyśleć fajne rzeczy, nie? No, no. A ja to mówię, to, to, to tutaj, ja to w takich rzeczach to, to hmm. ciężko. Ja, ja też, jakbym dostał takie zadanie, pewnie nie wiem, co bym zrobił, ale, ale to tak, jak mówię. takie... Tak. Niektórym tarwek. to przychodzi od razu, nie? Tak, hmm. Że od razu by powiedzieli, ale ci powiem, trudno, nie? Hmm. Dobra, i teraz drugie zadanie, nie wiem, chyba trudniejsze. Gdybyś miał powiedzieć teraz swoje ostatnie słowa, 30 sekund byłoby skierowane tej mowy do przedsiębiorców. Co by to było? Takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli chcemy reklamować się w sieci, stawiałbym tutaj na Facebooka, a jeżeli chcemy pozyskiwać nowe klien nowych klientów, stawiałbym na AdWords. Okej, <grym> okej. Okay, okay. No, dzięki Patryk. Powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał Ty znaleźć, zobaczyć szczegółowo, jak, jak to wygląda, to co robisz, gdzie można Ciebie znaleźć? Y, kamikstudio.pl, To mhm. wydaje mi się, że tam najprędzej. Tam jest, mhm. jakby to jest moja główna wizytówka. No i można mnie znaleźć przede wszystkim, no co, na, na Facebooku też Kamik Studio. Można mnie znaleźć na Instagramie, ale już prywatnie. Y, mogę, można mnie znaleźć na Linkedinie. Jak się wpisze też Patryk Kamik Kowalski, to, to nie, nie będzie problemu. Tak więc. Ale przede wszystkim no, moją wizytówką to będzie kamikstudio.pl, tak. No i hmm. zna znajdziecie mi także w firmie Meringer w Kaliszu przy ulicy Dobrzeckiej. Tam zawsze siedzę 8 godzin codziennie, tak więc tam jestem oddany cały. Dobra, zalinkujemy te wszystkie e, miejsca w notatkach do tego odcinku. A Patryk, dzięki za rozmowę, za czas, który nam poświęciłeś. Mam nadzieję, że nie żałujesz i że wielu osobom też się to przyda, o czym tutaj mówiliśmy. Także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Cześć. Okej, okay, dzięki. No, cześć.